Filip Lewandowski, dawno niewidziany, dawno niesłyszany Arek Tańcula. Siemano. Dzień dobry, siemanko, cześć. Co tam słychać dobrego? A, tu u mnie to jest jak zwykle, można by książkę napisać. Zawsze jak ktoś mi pyta, co słychać, dużo się dzieje. Akurat mniej sportowo. Kurczę, no niestety dopiero się będę bił za jakieś pół roku, kurwa. Czemu tak długo? No właśnie nie wiem, może tu wynudzę inną walkę, bo próbuję tutaj dogadać. Taką 2 na 2 właśnie z Normanem Parke. Norman Parke, Ferrari, ja i Salim. I tu próbuję właśnie, tu rozmawiałem z Krzyśkiem Rozparą, coś tam mówi, że są zainteresowani. Parkę normalnie z Ferrari, mówią, że wchodzą w to, więc chciałbym to przyklepać, bo to chyba wiesz o co chodzi. Chuj tam, nawet mówię, że za darmo zawalczę, po to, że będę w oktagonie z 2 zawodnikami UFC. Stary, przecież to kurwa to jak ja bym był zawodnikiem UFC się będę czuł. 2 zawodników UFC i ja. Razem walczymy, ramię w ramię z Salimem kontra drugim. No, kurwa, przecież to jest stare marzenie takiego frika, jak największe jakie może być. I to sobie ujebałem i chcę chciałbym to zrealizować i popchnąć. Dlatego tutaj przyjechałem właśnie pogadać o tym. Tylko chyba zdjęcia Jacka Murańskiego z Fejmem, nie wiem czy nie przekreślą twoich planów, bo pewnie wiesz, jak Arek Tańcula, to wiadomo, że Murańscy i będą chcieli, wiesz, toczyć jakieś takie walki. Słuchaj, no coś tam są rozmowy jakieś różne, coś się dzieje, coś ci mogę powiedzieć, jak wyłączymy kamery, tak tam różne rzeczy. Ale też jakieś ciekawe pomysły, czy takie standardy, że tak powiem? Nie, właśnie mega ciekawe, bardzo ciekawe, myślę, że jak się zgodzę, to będzie ciekawie. A propos Ferrariego, no jak to oceniasz to, co on mówi o tej kontuzji, wiesz, o tym, że nie chce walczyć, że go Fame zmusza, ostatecznie się chyba zgodził z tego, co się teraz orientuje. Znaczy trochę to jest dziwne dla mnie właśnie, kurwa stary, ja, no dobra, już mogę powiedzieć, bo już minął rok, ja przed jedną, a dobra, nie powiem przed którą, przed jedną z moich walk wyszedłem z złamanym żebrem, złamałem żebro, stary, to był taki ból, że nie dałeś rady oddychać, napierdolony tramalem i innymi rzeczami i wyszedłem do walki, a dla mnie jakoś boli noga i lekarz jeszcze mówi, boli cię, wiesz, nie boli, no to takie śmieszne trochę, nie? Więc, no nie chcę mówić, bo rzeczywiście go boli, ale teraz jest najebany jakimś przeciwbolowymi i to tak wyszło dziwnie, no ale jak dla mnie, jeżeli można się naszpryczować przeciwbolowymi i można normalnie stać, chodzić i walczyć, to czemu nie? Zwłaszcza, że ma za to pół bańki dostać, nie? Chyba, że to jest ściema i po prostu nie trenował i się boi tego, że Polak zrobił taki progres, że go tam, wiesz, zmiecie z planszy, no. No a jeżeli tak jest, no to trochę słabo, to ja bym po prostu, wiesz, sobie, kurczę, najlepiej to bym rzucił papiery i bym tu nie przyjeżdżał na tą konferencję, tak jak zrobił Murański wtedy, pierwszy raz z tym, nie przyjechał i tyle przyjechał jego ojciec na tą drugą konferencję, pamiętasz? I że wtedy tam tak samo wynudzili, to się wszystko działo wtedy, więc ja bym tak zrobił najlepiej, rzucić papiery i w ogóle nie przyjeżdżać, bo teraz tutaj podważyli jego wiarygodność i to jest takie, no słabe, no musiał się tłumaczyć, kurwa, no ja bym tak nie chciał się tłumaczyć, jeszcze ci wygwizdają, chodźmy do lekarza, lekarz mówi, no boli, nie wiadomo, chyba nic tu nie jest, no tak, no nie mów, że nie wstyd, no wstyd trochę, kurwa. Mógł normalnie rzucić papiery i mailowo i nie przyjechać tutaj, wtedy myślę, że to by było najrozsądniejsze z jego strony przynajmniej. Padł pomysł, żeby się bili w budce telefonicznej, oczywiście, no nie dosłownie takiej, wiesz, jak w Londynie, tylko jakiejś przeszklonej klatce albo czymś takim jeszcze mniejsza niż rzymska klatka, którą ty znasz. Ale sam chyba wiem, że tutaj ogólnie Fame jest bardzo zasadowy i jeżeli sędzia jakiś nie zasędziuje, to oni takich wymyślnych rzeczy nie robią. Z tego co wiem, to Piotr Jarosz najmniejsze na to się zgodził tutaj, żeby była ta klatka 3 na 3. Ale co, zgodzili się w końcu na nią? Będą się bić w tej rzymskiej klatce? No właśnie chyba tak, jak rozumiem. Wiesz, no, wyłożyli tyle pieniędzy na ślusarzy, żeby im to zbudowali, to wypadałoby, żeby to coś, wiesz, zarabiało na siebie, a nie tylko się kurzyło, więc w sumie fajnie, że mi trochę smutno, że nie będę pierwszym, który się bił w tej rzymskiej klatce. No jedynym, który się bił w tej rzymskiej klatce, no ale co zrobisz, jak nigdy zrobisz. Pogadajmy jeszcze o tej gali, o 13. Jest jakaś walka, na którą szczególnie czekasz? Tak, no na Piotrka Szeligę, jestem jego narożnikiem, jakby to powiedziała Monia, jednorożcem. I to będę emocjonalnie, bo jestem tam od czwartku z Piotrkiem, więc no, kurwa, ja nie lubię jak on walczy, bo ja bardziej się denerwuję już na swoich walkach. Wiesz jak to jest, nie możesz nic zrobić, możesz tylko stać i drzeć pizdę pod klatką i kurde, no, już się denerwuję. W sumie jak sobie zapomniałem, to już mi, wiesz. Arab chyba w gorszej formie dzisiaj, co? Arab coś psychicznie tak ostatnio jakoś dziwnie, nie? Się zachowuje i na tym face to face w ogóle go nie było. Tutaj też taki nieobecny. Czy możesz powtórzyć pytania jakieś takie, nie wiem, czy może niewyspany, przemęczony przygotowaniami, a może gdzieś tam lekceważy Piotrka i leci w melanże, bo kurde, powiem ci szczerze, takie czarne okulary na face to face, po co takie okulary? Po co zaubierać takie okulary? Są takie teorie spiskowe, ktoś tam mówił, że grał koncert wczoraj, czy tam 2 dni temu, że może ma kaca, wiesz. No ale to koncert, trzeba pić na własnym koncercie, no w sumie ja bym na trzeźwo nie zagrał, wstydziłbym się wyjść do ludzi. No, rozgrzeszony jest, no ale jeżeli zlekceważył Piotrka, to myślę, że będzie miał ciężko bardzo. No to może być dobry pojedynek, bo zgaduję, że Piotrek robi cały czas postępy, a wiesz, ma tutaj kilka takich mocnych, jak chociażby ta jego ostatnia walka występów, więc może być wesoło. Wiesz co, dla Piotrka to jest honorowa sprawa, naprawdę zapierdala ciężko, cały czas trenuje, nie da się go w ogóle wyciągnąć gdziekolwiek, żebyśmy gdzieś wyszli, że coś nie ma szans, on jest cały czas w treningu. Druga rzecz, że stary, no on ma pierdolnięcie w łapie, przy młodemu Pudzianowskiemu złamał złamał szczękę, kurwa. Fericze znokautował. Tu miał słabszą akcję tylko z Piotkiem Piechowiakiem, ale wszyscy wiemy dlaczego i tak, no. A tutaj da siebie wszystko. Kurde, ja myślę, że Arab nie wie, na co się pisze. Wiadomo, jakby był grappling, byłyby zapasy, to raczej nie dawałbym szans Piotrkowi, bo miałem okazję sparować z Arabem i dopóki mnie nie wywrócił, no to coś tam się dało robić, ale jak już wywróci, to już ma taką kontrolę. Już tam 8 czy 10 lat jednak zapasu grapplingu robić, bo to nie za nieźle zapasy jiu-jitsu, no to jednak robi swoje. Bo zapasy wcale nie ma takich dobrych zapasów, tam obalenia są takie przewidywalne, wchodzi głową, da się z tego wybronić, ale już parterze jest kotem, tu nie ma co mówić. Ostatnie pytanie, Popek czy Norman i czy ta walka dla Normana to nie jest zbyt proste wyzwanie, nazwijmy to? Zadałeś takie pytanie, Popek czy Norman i dlaczego dla Normana to jest takie proste? To moje zdanie, ale być może wiesz, masz inne. Wydaje mi się, że nie ma tak dużej różnicy wagi, bo ile waży ten Popek? 105, 108 kilo, a Norman koło 90 kilku. Przy jego umiejętnościach taka różnica wagi tutaj nie zrobi różnicy. Nawet jeżeli by go gdzieś obalił, to ja myślę, że ma tak technicznie dobre zapasy i dobry parter. Norman, że z tego i tak wyjdzie i tak tutaj zrobi, wiesz. Tu siła jest jedno, ale jednak technika, a tutaj technika na poziomie UFC, czyli na najwyższym światowym. Nie ma tutaj Popek najmniejszych szans i ja bym się raczej nie łudził. No jedynie coś w stylu, wiesz, lucky punch, że może rzeczywiście trafi gdzieś tam, ale to też w pierwszej fazie walki, bo potem te ciosy już nie będą ważyć. Wszystko ode mnie, miło Ci było zobaczyć. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia.